21-letnia Lucy wyjechała na kilka miesięcy do Tokio. Znalazła tam pracę i liczyła, że w końcu uda jej się spłacić długi. Brytyjka uwielbiała chodzić do drogich restauracji i nosić markowe ubrania. Pewnego dnia poznała mężczyznę. Zaprosił ją na spotkanie. Mieli tylko zjeść razem obiad, ale plany się zmieniły. Nowy znajomy obdarował ją prezentami, którymi Lucy pochwaliła się przyjaciółce przez telefon. Obiecała, że niedługo wróci do domu i wtedy opowie o randce z najdrobniejszymi szczegółami. Jednak nie zjawiła się o umówionej porze, a nigdy wcześniej się nie spóźniała. Dlatego kobieta od razu pomyślała, że 21-latce mogło przydarzyć się coś złego. Więcej o sprawie posłuchasz w moim podcaście.